Tak się składa, że mam mówić o spojrzeniu Jarosława Marka Rynkiewicza na historię. Zacznę od krótkiej historii osobistej. Nie miałem okazję zobaczyć pierwszy raz Jarosława Marka Rynkiewicza 30 lat temu. Zainteresowany, przyciągnięty tematyką sesji w Instytucie Badań Literackich poświęconej Powstaniu Styczniowemu. Była wtedy 120. rocznica. Za chwilę będzie 150. I szedłem tam, żeby zobaczyć bardzo młody czeladnik wtedy w cechu historyków słuszność swojego wyboru, że jednak historia, a nie historia literatury. Wiedziałem, że będziemy mieli tam znakomitego reprezentanta naszego cechu, Stefana Kieniewicza, i z przyjemnością widziałem, jak drżały łydki zacnym paniom z Instytutu Badań Literackich, które występowały w obecności profesora Stefana Kieniewicza, który poprawiał ich różne błędy faktograficzne. Bardzo oczywiście kulturalnie i dyskretnie. A jednak to nie Stefan Kieniewicz, jeśli można tak powiedzieć, stał się najważniejszą z mojej perspektywy sprawą tamtego spotkania, ale wystąpienie wtedy docenta w Instytucie Badań Literackich Jarosława Marka Rynkiewicza, zatytułowane bardzo intrygująco "Nie ma Polski, nie ma Rosji, nie było powstania". Kiedy usłyszałem ten tekst, pięknie, znakomicie ze Spadą wygłoszony, pamiętam to do dzisiaj, to przyszło mi na myśl, że ten historyk literatury odkrywa coś, o czym nie piszą w ogóle historycy, a jednocześnie dotyka spraw ważniejszych niż tylko historia sprzed lat 20, dotyka naszej współczesności, roku 1983. Tematem tamtego wystąpienia Jarosława Marka Rynkiewicza był tygodnik ilustrowany, który ukazywał się w czasie powstania styczniowego w Warszawie, legalnie pod redakcją Ludwika Jenike, w którym rzeczywiście w ciągu całego roku 1863 nie pojawiła się ani jedna wzmianka o tym, że jest jakieś powstanie w Warszawie, i nie pojawiła się ani raz nazwa Rosja. Znaczy, raz się pojawiła, Jarosław Marek Rynkiewicz skrupulatnie to zbadał i stwierdził, że pojawia się taka informacja przy stwierdzeniu, że właśnie została udzielona koncesja na budowę kolejki w Odessa i jakaś spółka rosyjska otrzymała tę koncesję. To właśnie, że historia niegdysiejsza, historia, która się stała, i ta historia, w której uczestniczymy nadal w 1983 roku, składa się nie tylko z tego, co zostało powiedziane, ale z tego, co zostało przemilczane. To było odkrycie, pani profesor tutaj mówiła o Franku Ankersmicie, znakomitym holenderskim krytyku historii, można tak powiedzieć. Jest piękny jego tekst o czterech sposobach zapominania. Zanim Ankersmit napisał ten tekst, a było to w roku 2002, właśnie o rangę zapominania, zapominania świadomego, celowego, przemilczania, odsłonił mnie przynajmniej tamten tekst, tamto wystąpienie Jarosława Marka Rynkiewicza. Jarosław Marek zastanawiał się nad sensem tych przemilczeń, skoro nie opłaciło się ono samej redakcji tygodnika, tygodnikowi, bo jego nakład gwałtownie spadał, no bo można sobie wyobrazić, pismo w czasie powstania styczniowego się ukazujące, w którym nie ma żadnego odniesienia do tej rzeczywistości. Nakład spadł z 3800 do 1500 egzemplarzy, a nakłady podziemnych, najbardziej popularnych czasopism, sięgały 10 tysięcy egzemplarzy. Mam wrażenie, że Jarosław Marek jeszcze być może wtedy nie doceniał, nie w pełni rozumiał to, co już w następnej, czy w tym samym czasie powstającej książce o wielkim księciu Konstantym się ujawnia. To znaczy sens moskiewskiej polityki wobec Polski, która polega właśnie na poniżeniu, zaprzeczeniu, upodleniu, zaprzeczeniu rzeczywistości. Im bardziej zaprzecza się tej rzeczywistości, tym lepiej. Koszty tutaj nie odgrywają żadnego znaczenia. Właśnie z uporem trzeba powtarzać, że nie ma żadnego powstania, że nie ma żadnej Rosji, że liczy się coś innego.
Zastanawiał się wtedy Jarosław Malek nad tym, pozwolę sobie ten cytat przytoczyć, może my ich naprawdę już nie pojmujemy, tych ludzi, co żyli przed 120 laty. Może w rozpaczy po klęsce uznali, że Polski nie ma i nie będzie i że wszystko, co mogą z niej jeszcze mieć, to wspomnienie Oskara Czackiego o figurze Zbawiciela w Śnipiszkach. Bo o takich sprawach pisano w tygodniku. Może uznali, że nigdy nic więcej poza tymi wspomnieniami już mieć nie będą, że więcej żądać nie należy, że to i tak dużo. Ale nawet jeśli tak było, jeśli tak myśleli, to w czasie, kiedy przez miasto wieziono na wózku do wywożenia śmieci krwawiące zwłoki, nie powinni mnie jednak przekonywać, że palenie tytoniu szkodzi zdrowiu i że nie powinienem śmiecić w omnibusie. Bo o tym pisano głównie w tygodniku ilustrowanym. To było niegodne. I to ostatnie słowa tekstu wypowiedzianego wtedy, drukowanego 3 lata później w krytyce, niestety nie przedrukowanego do dzisiaj w żadnym zbiorze Jarosława Marka, uderzyły mnie najbardziej i zrozumiałem wtedy, że to jest, jeśli mogę tak powiedzieć, mój pisarz, to jest spojrzenie moje na historię, to z którym się identyfikuję, w którym najważniejsze jest to, czy coś jest godne, czy niegodne w naszym spojrzeniu na historię. Że historia nie jest zabawą, tylko postmodernistyczną, jak czasem próbuje się interpretować twórczość Jarosława Marka Rynkiewicza, ale jest walką o tą elementarną godność człowieka w żywiole historii, bardzo brutalnym żywiole historii, którego Moskwa jest tylko jednym z elementów. Czy Jarosław Marek, pisząc o historii, a pisał przecież tak wiele, tytuły książek były przytaczane we wstępnym przypomnieniu jego twórczości tutaj, chce nas nauczyć historii? Myślę, że nie, że to nie jest jego najważniejszy cel. Co więcej, kiedyś sam to zadeklarował, kiedy w ankiecie rozpisanej przez miesięcznik Arkana, odpowiadając na pytanie właśnie o wagę, rangę, znaczenie nauczania historii, stwierdził, że oczywiście jest ważne, dobrze, żebyśmy poznawali naszą historię, ale nie to jest najważniejsze. Odpowiedział tak, ważne jest, jak kto Polsce służy, a nie to, co kto o niej wie. Znów, z pozoru jest to, można tak powiedzieć, wystąpienie przeciwko historii, przeciwko nauce historii jako szczególnie ważnej. Jarosław Marek tego nie twierdził, że jest nieważna, ale nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest co innego, godne, niegodne. Jak kto Polsce służy, a nie to, co kto o niej wie. Bo niektórzy bardzo dużo wiedzą o Polsce, ale jej nie służą. Myślę, że ten motyw w każdym razie ja odnajdywałem w tej twórczości, ktoś inny odnajduje inne motywy w tej twórczości, w której Jarosław Marek zanurza nas w historii. A robi to niezwykle skutecznie. Robi z ogromną siłą, jak o tym pani profesor przed chwilą mówiła, siłą perswazyjną, używając swojego talentu, geniuszu literackiego. Rzuca między nas te czaszki wielkich Polaków, rzuca kości, kamizelki, pudelmantle, piki. Te właśnie rzeczy, bo wśród zwrotów rozmaitych, o których pani profesor mówiła przed chwilą, metodologicznych, pojawił się także zwrot ku rzeczom, sur zachem, powiedział, że przez chwilę można było tak interpretować Jarosława Marka Rynkiewicza, to zainteresowanie rzeczami, które towarzyszą ludziom w historii. Ale to nie było zainteresowanie rzeczami dla nich samych. Myślę, że to było, jest rzucanie tymi wszystkimi przedmiotami, często przerażającymi, okropnymi. Takie, jakiego sens najpiękniej oddał księdzu Marku Juliusz Słowacki w tych słowach. Uderzył z czarnej ambony pomiędzy lud przerażony w sam środek szarym otłochu, w sam środek czerni szepczącej, o tej kości latającej, o tym poruszonym prochu, o tym niespokojnym grobie. Myślę, że historia jest dla Jarosława Marka Rynkiewicza takim niespokojnym grobem, z którego on wydobywa poszczególne jej elementy i rzuca między nas, powodując wśród nas właśnie te szepty, ten nasz niepokój, bo chyba żadne książki w ostatnich 20 latach, a może więcej w tych właśnie 30 latach, o których mówię ostatnich, nie wzbudziły takiej dyskusji, debaty o historii, jak właśnie książki Jarosława Marka Rynkiewicza. To znaczy, że porusza naszą wyobraźnię w ten sposób. Czy motywem do
grzebania w tym niespokojnym grobie jest melancholia, chęć zatrzymania tego uciekającego czasu. Bardzo częsty powód zainteresowania historią, tak jak to kiedyś pewien argentyński pisarz stwierdził, że jedynie to, co umarło, naprawdę jest nasze. Nasze jest tylko to, co utracone. Jedyny raj, jaki jest nam dostępny, to raj utracony, prawda? Więc to jest motyw twórczości historycznej Jarosława Marka Lenkiewicza. Czasem się wydaje, że tak. Czy to jest elegia na cześć niegdysiejszej Rzeczpospolitej, ludzi, którzy byli. Na pewno można i tak interpretować jego teksty historyczne. Ale mnie się wydaje, że sam Jarosław Marek Rynkiewicz podpowiada coś inne. Myślę, że można trzy jakby poziomy, przynajmniej ja tak sobie to porządkuję, wizji historii u Jarosława Marka Rynkiewicza dojrzeć. Pierwszy bardzo ładnie, tak właśnie pogodnym tonem, słowo ładnie tutaj chyba jest adekwatne, sam Jarosław Marek proponuje we wstępie do Wieszania. Kiedy pisze o tym, że napisał książkę dla miłośników historii ojczystej, takich, którzy lubią czytać o tym, jak wyglądało życie polskie w dawnych czasach, jak żyli nasi przodkowie, jakie mieli przygody oraz obyczaje. Tak, można tak po prostu czytać książki Jarosława Marka Rynkiewicza z największą przyjemnością, po prostu z poszukiwania tego czasu, który miłujemy, bo w nim jest zanurzona nasza tradycja, nasi przodkowie, nasza wspólnota z nim wyrasta. To jest historia, którą Fryderyk Nietzsche w swoim podziale nazwałby historią antykwaryczną. Nie pomnikową, nie monumentalną, ale antykwaryczną. Miłujemy historię, sięgamy do niej, opisujemy ją, bo jest ciekawa, bo jest wspaniała. Tyle przygód tam jest, niesamowitych w niej ukrytych. Jest druga płaszczyzna, która często przyciąga dziś, zwłaszcza uwagę w jej perspektywie jakoś, pewnie często także książki Jarosława Marka Rynkiewicza są odczytywane. To jest poszukiwanie alternatyw historycznych. Tak modna dzisiaj jest historia alternatywna, powodzenie książki Piotra Zychowicza o tym świadczy. I w takim kierunku można, były odczytywane niektóre fragmenty prowokujące do przemyślenia tekstów Jarosława Marka Rynkiewicza. Co by było, gdyby Stanisław August Poniatowski zawisł jednak w Warszawie w 1794 roku? Wokół takich właśnie alternatyw historycznych, czy związanych z Samuelem Zborowskim, czy z Kindersenem, oplata się duża część dyskusji nad książkami Jarosława Marka Rynkiewicza. Ale sądzę, że chyba najgłębszy poziom, jak mnie się wydaje, który proponuje sam Jarosław Marek Rynkiewicz jako ten, z którego można odczytywać jego książki o historii, także w Wieszaniu ujęty, wyrażają te oto słowa. To, co było przedtem i potem, różne porozrzucane kawałki historii, jej poodłamywane odłamki ułożyły się tu, to znaczy w tej książce, obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak, jak kiedyś istniały, przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Moja książka jest fragmentaryczna, zlepiona z czegoś takiego, co się rozpadło, rozłączyło, rozleciało, rozproszyło. Tu można by powiedzieć tak, to jest coś takiego jak ten współczesny narratywizm, jak zwrot właśnie u poetyce przedstawiony zwłaszcza przez Haydena White'a, że to tego tylko dotyczy. Ale nie, to idzie głębiej. Ponieważ Jarosław Marek Rynkiewicz pisze dalej, można powiedzieć, że tak właśnie jest w życiu, bo życie ze swej życiowej istoty jest fragmentaryczne. Składa się z fragmentów, kawałków, które łączą się i nie łączą, pasują do siebie i nie pasują. Takie właśnie przeżywane życie zakłada, że jest ono tajemniczą katastrofą albo skutkiem tajemniczej katastrofy. Nastąpiła katastrofa, o której nic nam nie wiadomo i w jej efekcie coś się rozleciało na kawałki. Jarosław Marek Rynkiewicz z takiej perspektywy, jak mi się wydaje, łapie te kawałki, próbuje łapać, zanim one rozlecą się jeszcze bardziej, jeszcze dalej, poza nasz zasięg i wykonuje tę pracę, którą najpiękniej, chyba najkrócej wyraził inny poeta, Jarosław Marek się chyba nie obraził, że zacytuję innego poetę, Rainer Maria Rilke, który w swojej Elegii Duinejskiej powiedział: scalamy,
lecz się rozpada. Scalamy znów i rozpadamy się sami. To właśnie jest, jak mam wrażenie, rytm, który najpiękniej w polskiej prozie, w polskiej poezji ostatnich kilkudziesięciu lat przedstawia twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza. A jednak w tym zbieraniu kawałków naturalnie jest chęć opowiedzenia czegoś, przedstawienia jakiejś historii, ułożenia tych kawałków. I mam wrażenie, że dla Polaków Jarosław Marek Rymkiewicz ma jakąś propozycję ułożenia tej historii. Chce ją ułożyć, zanim ona się rozpadnie, zanim ktoś inny będzie ją układał. I sądzę, że patronem na tym chcę zakończyć. Jeśli jednym z patronów, wcześniej przeze mnie wymienionym, tej twórczości jest Juliusz Słowacki. Ksiądz Marek, powiedziałbym, że ten ksiądz Marek na ambonie rzucający kości między zgromadzonych tam wiernych nasuwa mi taką myśl, że może twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza dałoby się streścić tytułem Ksiądz Jarosław Marek. To myślę, że drugim takim patronem, już związanym ściśle z zawodem historyka, jest mistrz Wincenty Kadłubek. Często przeciwstawia się go wcześniejszemu naszemu dziejopisowi, Galowi Anonimowi, który w taki sposób bardziej uporządkowany, łatwiej pozwalający sprawdzić kolejność faktów, przedstawia początki dynastii Piastów. Kadłubek zupełnie inaczej opowiada z wykorzystaniem swojej nieporównanie większej niż u Gala Anonima erudycji, kultury, klasycznej właśnie kultury, którą nabył w Polonii i w Paryżu. I opowiada w sposób właśnie fragmentaryczny, można powiedzieć na pozór chaotyczny, ale jednocześnie przekazuje nam swoimi opowieściami o niezwykłej, śmiałej fantazji tę samą historię, mam wrażenie, którą opowiada dzisiaj Jarosław Marek. Streszczę ją na koniec, to już przepraszam mojego może za długiego wystąpienia, we fragmencie, który pozwolę sobie przedstawić Jarosławowi Markowi i Państwu jako propozycję odczytania tego zmieniającego się stale w czasie naszego łapania kawałków historii Polski obrazu, ale tego obrazu, który odnajduje także w jego twórczości. Otóż uśmiechamy się czasem, jeśli czytamy układ Łupka, jak to lechici Polacy, bo Kadłubek pierwszy nazwał Polaków lechitami, nie używając w ogóle jeszcze legendy o Lechu Czechu, ani tym bardziej Rusie. Jak to lechici Polacy toczyli w starożytności zwycięskie wojny z Galami i z Rzymem, docierając do kraju Partów i zmuszając samego Juliusza Cezara do uznania suwerenności Polski. I wtedy można zadać sobie pytanie, czy to tylko typowe dla tylu innych historii imperialne podbijanie bębenka, śmieszne sny o potędze. Niezupełnie. Myślę, że warto zastanowić się nad sensem tej opowieści, którą tworzy mistrz Wincenty najbardziej i którą odnajduje także w kolejnych książkach o historii Jarosława Marka Rymkiewicza. Najbardziej streszcza się ten sens we fragmencie, który opisuje starcie wspólnoty wolnych lechitów z samym Aleksandrem Macedońskim. Posłuchajmy, cytuję. Gdy bowiem ów sławny Aleksander usiłował ściągnąć z nich trybut, Polacy rzekli posłom, posłami jesteście, czy też królewskiego skarbu kwestorami. Ci odpowiedzieli, posłami jesteśmy i komornikami. Na to tamci, czyli lechici. Wpierw więc, mówią, trzeba okazać posłom szczerze uszanowanie, abyśmy wspaniale przyjętych wspaniałymi uczcili darami. Następnie komornikom musimy wypłacić wyznaczony trybut, należy się bowiem cesarzowi, co jest cesarskiego, aby nie spotkał nas zarzut obrazy majestatu. Czy to głównym osobom spośród posłów, najpierw żywcem połamano i powyrywano kości, potem zdarte z ich ciał skóry wypchano częściowo złotem, częściowo najlepszą trawą morską i ten kruszec z ludzką skórą, lecz nie ludzko odziany, odesłano z takim listem. Królowi królów Aleksandrowi, królewska władczyni Polska, źle innym rozkazuje, kto sam sobie nie nauczył się rozkazywać. Nie jest bowiem godzien zwycięskiej chwały ten, nad którym zgraja namiętności triumfuje. Zwłaszcza twoje pragnienie żadnego nie znajduje zaspokojenia, żadnego umiarkowania. Co więcej, ponieważ nigdzie nie widać miary twojej chciwości,
wszędzie żebrze niedostatek Twego ubóstwa. Chociaż jednak świat nie może nasycić Twojej nienasyconej żarłoczności, zaspokoiliśmy jakoś głód przynajmniej Twoich ludzi. I niech Ci będzie wiadome, że u nas nie ma trzosów, dlatego te oto podarki włożyliśmy w kalety Twoich najwierniejszych sług. Wiedz zaś, że Polaków ocenia się według dzielności ducha, hartu ciała, nie według bogactw. Nie mają więc skąd zaspokoić gwałtownej żarłoczności tak wielkiego króla, by nie powiedzieć tak wielkiego potwora. Nie wątp jednak, że obfitują oni w prawdziwe skarby młodzieży, dzięki której można by nie tylko zaspokoić, lecz całkowicie zniszczyć Twoją chciwość razem z Tobą. Na tym kończę ten cytat i pozwalam sobie postawić ten znak zapytania, czy rzeczywiście to jest właśnie przesłanie twórczości, jeśli takie odnajdujemy historyczne Jarosława Marka Rynkiewicza. Myślę, że takiej właśnie historii Polski antyimperialnej, którą mierzy siła dzielności, nie zasobność trzosów, szuka Jarosław Marek Rynkiewicz w niespokojnym grobie i nas tam wprowadza. Dziękuję bardzo.